Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Już za kilkanaście dni przywitamy nowy rok, otworzymy kalendarz 2024, ale zanim to nastąpi, spróbujmy oczywiście w wielkim skrócie podsumować to, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w gminie Pcim. Panie Wójcie, jakbyśmy mieli ten symboliczny kalendarz otworzyć, kalendarz 2023, to co byśmy w nim znaleźli? Znaczy, jeżeli popatrzymy na mijający rok, to na pewno obfitował on w wiele inwestycji, w wiele wydarzeń, o których warto mówić. No, był to na pewno rok, w którym zakończyliśmy nasze największe od wielu lat inwestycje. Mam tutaj na myśli remont szkoły podstawowej w Trzebuni, mam tutaj na myśli budowę nowego przedszkola w Stróży, przebudowę mostu w Pcimiu. No to były takie inwestycje, które na pewno były kosztowne, były potrzebne. No i one są już zakończone, więc to na pewno jest duży sukces tego roku. Oczywiście no, wiele lat pracowaliśmy na to, żeby doczekać tego szczęśliwego końca, ale to są na pewno takie elementy, które tak na pierwszym miejscu mógłbym powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o sukcesach tego roku. Czyli te duże inwestycje, co oprócz nich? No oprócz nich myślę, że godne uwagi jest również cała sfera związana ze środkami, które pozyskaliśmy. Bo faktycznie patrząc w przyszłość, patrząc w rok kolejny, no to mamy już zabezpieczone środki na kolejne, równie ważne inwestycje. Budując wielkie rzeczy, remontując duże obiekty, nie zapominaliśmy również o infrastrukturze drogowej. To jest to, na co zawsze mieszkańcy czekają, co myślę, że tak najbardziej ich dotyczy i też najbardziej interesuje, więc również było w tym roku miejsce na przebudowy i na remonty dróg. No i myślę, że również jeżeli chodzi o infrastrukturę szkolną, tutaj również nie zapomnieliśmy o remontach, no, które jak to wygląda, no, są potrzebne i które się realizuje. Na ile na te inwestycje pozwolił budżet gminy Pcim, a na ile pozyskane środki zewnętrzne? Oj, no na pewno bez środków zewnętrznych, głównie środków z Polskiego Ładu, nie moglibyśmy zrealizować tych wielkich inwestycji. W przypadku Trzebuni no, to dofinansowanie ponad 8 milionów z samego Polskiego Ładu, częściowe finansowanie z rezerwy pana premiera, no i wkład w gminy, akurat na ten cel musieliśmy wziąć pożyczkę. Inne inwestycje, no to tak jak to w przypadku Polskiego Ładu, tam ten wkład gminy był minimalny, no co też pozwoliło nam w tak dużym zakresie je realizować. A przedszkole w Stróży? Przedszkole w Stróży to również środki rządowe, w przeważającej części środki rządowe z wkładem również gminy, no to kwota finalnie ponad 5 milionów złotych. Mówimy tutaj o tych dużych inwestycjach, ale tych mniejszych też nie zabrakło? Również nie zabrakło. No to, co wspomniałem, co roku staramy się sukcesywnie poprawiać stan naszych dróg. I nie mówię tutaj tylko o drogach głównych, które no, można powiedzieć są najbardziej widoczne, ale przede wszystkim mówię o drogach dojazdowych, czy też drogach do pól, bo również takie drogi są u nas remontowane. No i tutaj jak co roku, także i w tym roku, to było kilkanaście takich inwestycji. Częściowo udało je się zamknąć, częściowo zostały przeniesione na wiosnę przyszłego roku. No niestety tutaj pogoda pokrzyżowała nam plan, żebyśmy wszystko mogli w tym roku pozamykać. Czy tylko za tym inwestycjami żyła gmina Pcim w 2023 roku? No nie tylko inwestycjami. No myślę, że inwestycje zawsze tam na pierwszy rzut oka widać, ale to również różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. No staramy się jednak stawiać na kulturę, staramy się rok rocznie organizować różne imprezy, różne wydarzenia. Myślę, że Święto Kliszczaka wszyscy znają również w tym roku. Myślę, że był to duży nasz sukces. No i takie mniejsze imprezy, mniejsze uroczystości, które zawsze były uświetniane przez nasze zespoły regionalne, przez koła gospodyń wiejskich. No, to są takie grupy, na które zawsze możemy liczyć i które w bardzo dużym stopniu no, przyczyniają się do tego, że ten nasz kalendarz imprez jest bardzo atrakcyjny. Czyli gmina Pcim Kliszczakami słynie. No gmina Pcim Kliszczakami pewnie słynie. No, jesteśmy jednak tym rejonem, gdzie Góral Kliszczaccy byli, no i są dalej, bo myślę, że te tradycje są tutaj przez nas dobrze kultywowane.
I myślę, że gdyby gdzieś ta góralska krew tutaj w żyłach mieszkańców nie płynęła, no to te grupy i te wszystkie inicjatywy, które podejmują, nie byłyby możliwe. Wspomniał Pan o konieczności zaciągnięcia kredytu. Jak klarował się budżet gminy Pcim w 2023 roku, a jak klaruje się on na ten przyszły 2024? Jeżeli chodzi o budżet gminy Pcim, no to z roku na rok można powiedzieć, że robimy krok do przodu. No powiem tak, jeżeli chodzi o tą sferę kredytową, no to tak było w roku mijającym, tak będzie również w roku przyszłym, że musimy zaciągać kredyt, żeby móc pokryć część, no w tym przypadku wkładów własnych. No niemniej jednak bez takiego inwestowania gminy i bez dofinansowywania tych wielkich inwestycji przez gminę, no stalibyśmy tak naprawdę w miejscu, nie rozwijalibyśmy się, dlatego no, uważam, że są to dobre pieniądze, dobrze wydane pieniądze i z głową wydane pieniądze, bo to nie jest tak, że gmina się nadmiernie zadłuża, to nie jest tak, że gmina zaciąga jakieś zobowiązania, które by były nie do spłacenia w przyszłości, czy też które by nas w jakikolwiek sposób w przyszłości blokowały. Czy aktualnie trwają lub są w planach właśnie jakieś długoterminowe inwestycje? Tak, na pewno tak. To, co już mogę powiedzieć, no to długo wyczekiwana na pewno inwestycja związana z remontem budynku remizy OSP w Pcimiu. To jest inwestycja, no, o której już mówiliśmy w mijającym roku. No niestety kilka elementów było jeszcze do dogrania, do dopracowania. Obecnie jesteśmy no, na etapie wyłaniania wykonawcy, czekamy na oferty tych wykonawców, więc ta inwestycja na pewno będzie realizowana w przyszłym roku. No i na pewno inwestycje już rozpoczęte, którą jest kanalizacja w Pcimiu, mam tutaj na myśli Łuczany. Tutaj również etap projektowy jest już na finiszu. Myślę, że w przyszłym roku wbijemy łopatę i już przejdziemy do takich działań typowo budowlanych. I inwestycje, które również planujemy na rok następny. Wymienię chociażby budowa żłobka. Tutaj też dokumentacja projektowa jest już na finiszu. Gdzie ten żłobek będzie? Żłobek powstanie w Stróży na terenie obecnie na terenie szkoły podstawowej numer 1 w Stróży. No, żłobek był takim naszym marzeniem przez lata, marzeniem, o którym wiele osób bało się myśleć i tutaj również przyszły nam z pomocą środki rządowe, które pozwoliły nam to marzenie powoli realizować. Cieszę się, że ten żłobek powstanie również u nas w gminie. Czy już wiadomo, ile miejsca gwarantuje dzieciom? My zadeklarowaliśmy chęć budowy żłobka nawet na 75 dzieci. Czas pokaże, czy tylu naszych młodych mieszkańców ten żłobek zapełni. No niemniej jednak lokalizacja żłobka w Stróży, blisko węzła komunikacyjnego, połączenia z Zakopianką, no myślę, że sprawi, że również będzie to dobra oferta dla sąsiednich miejscowości. A przewidywany czas realizacji tej inwestycji? No, nie chciałbym zapeszać. Na razie chcemy dopiąć dokumentację projektową do końca i chcemy rozpocząć pracę na wiosnę przyszłego roku, więc myślę, że to są te rzeczy, o których mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że no, nic nam nie będzie stało na przeszkodzie, żeby ta inwestycja jak najszybciej dobiegła końca. Dziś spotykamy się przed kamerami Myślenicy i TV, ale wójt też spotyka się ze swoimi mieszkańcami w wersji online na tak zwanym Pogadaj z wójtem. Co dają tego typu spotkania i o co najczęściej proszą mieszkańcy? Znaczy jest to taka, myślę, że dobra forma spotkania. Cieszę się, że udało nam się również i taką formę wprowadzić. Bo to była forma wprowadzona w pandemii. Tak. I ona się przyjęła i zostaje. Ona się przyjęła. Widzę, że również inne samorządy w ślad za nami zaczynają korzystać z tej formy. Jest to, myślę, taka dobra forma na spotkanie z mieszkańcami, na przekazanie tych najważniejszych informacji, które no, w danym momencie prawda, są na tapecie. Tak jak popatrzymy na te spotkania, no to zawsze bierze w nich udział prawda, około 50-60 osób, różnie to bywa, więc wydaje mi się, że jest to dobrze spędzony czas i dobra forma taka no, właśnie spotkania. O co proszą mieszkańcy? No, są to różne prośby. My zawsze prosimy najpierw o zadawanie pytań, na które staram się odpowiedzieć, ale również w wyniku komentarzy, dyskusji zawsze jakaś tam rozmowa się wywiązuje. No, są to różne sprawy. Dotyczą i dużych inwestycji, dotyczą tych mniejszych inwestycji na poszczególnych rolach.
Więc różne sprawy. No, można powiedzieć, że jest to takie online'owe zebranie wiejskie, bo faktycznie jak popatrzymy na to, jakie sprawy się pojawiają w czasie zebrań wiejskich, a jakie na tym spotkaniu, no to tematy są różne i bardzo podobne jak właśnie tam padają. Ale czy te komentarze, te odpowiedzi przekładają się później na plan działania wójta, na to, co później układa Rada Gminy Pcimi-Wójt? Znaczy na pewno tak. Zresztą jeżeli chodzi o plany gminy na jakiekolwiek inwestycje, no to zawsze u podstaw leży ten czynnik społeczny, prawda? My wiemy, czego mieszkańcy w danej chwili oczekują. Była potrzeba remontu szkoły, wyszliśmy z inicjatywą tego remontu, chociaż długie lata wydawało się, że będzie to niemożliwe. Była inicjatywa, była taka chęć, żeby ten poziom przedszkoli był na wyższym poziomie. Udało się z nowym przedszkolem i tak jest, myślę, że z wieloma inwestycjami, że u podstaw leży jednak ten czynnik społeczny. Zresztą patrząc w przyszły rok, to również inwestycje większe, jak chociażby remont kompleksu sportowego w Pcimiu, jak strefa aktywności w Stróży, jak poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przejścia dla pieszych. No to są również elementy, z którymi spotykałem się już od wielu, wielu lat. I to są kolejne zresztą inwestycje, które cieszę się, że będziemy mogli zrealizować, bo tutaj już się nic nie zmieni. Tutaj już te inwestycje na pewno w przyszłym roku dojdą do skutku. Rok 2024 to również rok wyborczy. Dla wójta także? No tak, rok wyborczy. Zresztą mówię, tutaj jesteśmy na szlaku wyborczym, można powiedzieć, już od jesieni tego roku. W przyszłym roku wybory samorządowe. No tak, jak najbardziej jest to również czas dla mnie. Planuję wystartować w zbliżających się wyborach samorządowych i ponownie liczyć na głos, liczyć na zaufanie mieszkańców naszej gminy, więc tak, no, zbliża się wielkimi krokami rok wyborczy. Panie wójcie, na koniec przed nami święta Bożego Narodzenia, czas takich trochę marzeń, trochę planów. Jakby wójt mógł dostać jeden prezent pod choinkę, ale to prezent dla całej gminy Pcim, to co by to było? No, szkoda, że tylko jeden. Gdybym chciał jeden prezent dla całej gminy, to myślę, że mogłaby to być taka duża paczka, gdzie jak otworzymy, to będzie zgoda. Bo myślę, że tej zgody czasami brakuje. I w gminie, i wszędzie. Myślę, że taka zgoda i chęć współpracy to jest taki element, który no, pomaga każdemu z nas, nam realizować to, co mieszkańcy od nas oczekują, a z kolei jeżeli mieszkańcy włączają się w to, co my staramy się robić, no to idzie to sprawnie i zawsze później na końcu możemy odetchnąć z ulgą i pogratulować sobie wzajemnie wykonanej pracy. Więc to ten największy prezent, ale myślę, że kilka jeszcze tych prezentów by się znalazło pod tą choinką, mam nadzieję przynajmniej, także chętnie również nimi bym się podzielił z mieszkańcami. To może warto pod nią zajrzeć. No, jeszcze nic nie ma, ale może coś się pojawi. To my również przyłączamy się do tego prezentu. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę Państwu. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.